Witam Państwa w kolejnym odcinku Savoir Vivre. Dzisiaj z Panią Dorotą będziemy poruszać bardzo istotny temat. Oczywiście jest to temat mężczyzn. Witam bardzo Pani Doroto. Krawat i muszka to takie dwa podstawowe elementy w męskiej szafie. Jak, dwa ozdobniki męskie. Tak. Jak teraz dopomóc naszym Panom w wyborze odpowiedniego krawatu do odpowiedniego garnituru, czy muszki, czy spinek? Od czego zacząć? Krawat dobieramy do koszuli. To jest nasz jakby taki pierwszy ruch, pierwsza pomoc. Czyli kompletujemy krawat z koszulą. Tak też często kupujemy, że od razu one są dobierane. W sklepie nam na przykład panie pomagają, więc krawat z koszulą, a garnitur mamy w tak zwanych neutralnych kolorach, czyli oczywiście granatowy, ciemnoszary, czarny na wieczorowe wyjścia. I te garnitury będą nam pasować do różnych kolorów koszul i do różnych krawatów. Czyli dbajmy, żeby krawat był z koszulą spasowany. I jak je spasować? Zazwyczaj krawat ma jakieś paski, jakieś prążki albo łezki, czyli ma kilka kolorów w sobie. Koszulę wtedy najprościej dobrać jednolitą. Bezpieczne są te w kolorach pastelowych, błękitne, różowe, kremowe i tak dalej. I wtedy każdy krawat nam będzie pasował. Czyli nie dobieramy paseczków do na przykład takich prążków, jakie są, bądź tych łezek na krawacie, bo to wtedy chyba zbyt... No właśnie, bo jeżeli będzie krawat w drobne paseczki i koszula w drobne paseczki, no to niestety osoba patrząca na takiego mężczyznę ma same paseczki, tak? I może dostać oczopląsu. Ale jeżeli koszula jest w drobne prążki, tak? Czy w tenis, taki wzór, a krawat w duże, wyraźne, szerokie pasy, wtedy nie tańczy nam obraz przed oczami i jak najbardziej w ten sposób możemy łączyć dwa wzory, czyli jeden wzór wyraźnie duży, drugi bardzo drobny. Tak możemy łączyć. Najbezpieczniej jest jeden element gładki, a drugi we wzór, czyli na przykład może być koszula w prążki czy w kratkę, a krawat wtedy jednolity. Też bardzo ładnie to wygląda. W jaki sposób mamy dobrać chusteczkę? Do butonierki? Bardzo dobre pytanie, a zacznę od tego, czym jest butonierka, ponieważ rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, tak większość osób uważa, że butonierka to jest chusteczka, tak? Czy ta kieszonka, tak? To, co się znajduje z lewej strony. Natomiast tak naprawdę butonierką określa się dziurkę w lewej klapie marynarki. Nie natomiast chusteczkę, nie kieszonkę. Chusteczkę nazywamy poszetką, a kieszonkę brustaszą. I teraz pani redaktor pyta, jak dobieramy do chusteczki, tak? Krawat z chusteczką? Tak. Czy to tak naprawdę w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Kolor, czy dobieramy tą chusteczkę do koszuli, czy do krawatu? Często można kupić takie komplety, krawat z chusteczką, czyli z poszetką. Z jednego materiału, identycznie jak był formowany i tutaj mamy komplecik. I tego nie nosimy. Jeżeli dostaniemy taki prezent albo sami kupimy, rozkompletujemy. Nie nosimy zestawu, krawat i poszetka. Najbardziej elegancką poszetką, czyli chusteczką, jest po prostu zwykła lniana albo jedwabna, biała, ładnie złożona na kwadracik albo na większe jakieś okazje. Może być taka wypustka, że rogi nam tak ładnie tutaj wystają. Wtedy też jakby strój nasz nabiera takiego charakteru bardziej uroczystego, ale to nie ma być komplet z krawatem, ani też komplet z suknią pani. No tak, przeważnie ubieramy się pod kolor. Ty założysz niebieski krawat, bo ja akurat mam taką sukienkę. No, tak, tak. Albo fioletową sukienkę, to już pan od razu w fioletowym krawacie. Więc nie kompletujemy w ten sposób pary i nie kompletujemy z jednego materiału poszetki z krawatem. Natomiast to może nawiązywać do siebie, nawet powinno, to powinno pasować. Ale nie być z tego samego materiału. Pani Doroto, to co możemy tak naprawdę wpiąć w butonierkę? Tak, bo to jest dziurka, do której właśnie wpinamy często, zwłaszcza... Trzeba to zapamiętać. Tak, 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 tak. Dziurka to butonierka, butonierka to dziurka.
ona jest bardzo często przecięta, tak? Czyli nie tylko obszyta, obdziergana dziurka od guzika, ale ona jest rzeczywiście przecięta. Tam możemy wpinać znaczki, czy to takie firmowe, czy jakieś okazjonalne. Tam też wkładamy kwiatek, tam przypinamy kwiatki, a często mylnie w kieszonkę, tak? Czyli w brustasze są wkładane takie te weselne kwiatki, bo najczęściej jednak mężczyźni przy takich okazjach mają kwiaty przy garniturze, tak? A do tego właśnie służy butonierka. Nawet nie trzeba przypinać, wystarczy przełożyć przez tą dziurkę i już mamy pięknie ozdobionego pana. Teraz wraca moda na noszenie kwiatów w butonierce i mam nadzieję, że ona się przyjmie, bo to jest rzeczywiście takie bardzo eleganckie i tak z dżentelmenem się kojarzy. A co ze spinkami do krawatu? Nosimy teraz? Spinki do krawatu noszą pewne zawody. Na przykład bardzo dobrze się spinka sprawdza w zawodzie kelnera. Bardzo dobrze w zawodzie kierowcy. Ale na co dzień, w pracy biurowej, czy w stroju po prostu mężczyzny w garniturze, spinka nie wygląda dobrze. Nie nosimy spinki do krawatów, kolekcjonujemy, ale ich absolutnie nie nosimy. A jaka powinna być odpowiednia długość krawatu? No właśnie. Bo tak czasem można go widać, zauważyć koniec tu przy zapięciu, a czasem gdzieś tam... Tak, różnie u panów wypada ten koniec krawata, więc krawat powinien sięgać do paska. Nie powinno być widać fragmentu koszuli między krawatem a paskiem od spodni, czyli krawat powinien sięgać do paska. I teraz jak kupić krawat albo jak go zawiązać, żeby on tam sięgał? Czy musimy się naprawdę nauczyć? Często to jest kilka razy zawiązanie, aż trafimy do paska. I panowie, krawaty są różnej długości. Kupujemy też krawat, biorąc pod uwagę swój wzrost. Jeżeli jesteśmy wysocy, kupujmy te dłuższe. Wtedy jest szansa, że nam wystarczy tego krawatu. Jeżeli jesteśmy niscy, nie kupujmy tych długich, ponieważ potem albo jest za długi, albo ta cienka końcówka krawata, tak, wychodzi nam dłuższa niż ta szersza i też jest problem, co z tym zrobić. Druga metoda to są węzły. Naprawdę węzłów jest dużo, około 50. Jedne z węzłów zużywają więcej materiału, a inne mniej. No i też, jak mamy trochę dłuższy krawat, to wiążemy węzeł, który zużyje więcej materiału, tak. A jak mamy krótszy, no to te prostsze węzły, które tam mniej jakby powodują straty na długości. Więc musimy wszystko wziąć pod uwagę, dobrać ten krawat, nauczyć się, tak. Gdzie zaczynać wiązać i które wiązanie, żeby jego koniec krawata trafił do paska. I co ważne, panowie, krawaty rozwiązujemy co dzień. Nie zostawiamy sobie na wieszaku, przychodzi tylko później i tylko poprawia, dziękuję, gotowe. Już mam zrobione, przecież nie zapamiętam, jak to się wiązało. I w którym miejscu zaczynałem, żeby zacząć. Otóż nie, tak nie robimy, dlatego że to jest materiał. Usztywniony w środku. I jeżeli krawat zawiążemy, zaciągamy, zaciskamy, materiał się zagniata, tak? Poluzujemy, odwiesimy, odgniecie nam się. Znowu zaciśniemy następnego dnia czy za kilka dni, jeżeli mamy kilka krawatów. I w którymś momencie ten węzeł zrobi się tak malutki, krawat już nie będzie miał takiego wyglądu. Będziemy chcieli przewiązać jeszcze raz, żeby był ładny i niestety już będzie krawat zniszczony. Dlatego, że nie da się rozprasować tych części, które zostały zgniecione, ani też nie uda nam się dokładnie trafić w to samo miejsce. Czyli po prostu krawat będzie się nadawał już do wyrzucenia. Dlatego krawat codziennie rozwiązujemy, można wieszać na wieszakach, żeby on odpoczął, albo od tej cienkiej strony zwijamy w rulon, tak, żeby ta najszersza była, jakby kończyła ten cały rulon i w szufladzie przechowujemy. A jak dobrać spinki do mankietów? Spinki do mankietów to jest bardzo fajny taki element męskiej elegancji. Oczywiście strój się wtedy robi bardziej, taki formalny, bardziej elegancki niż na co dzień. O ile właśnie weźmiemy takie eleganckie spinki, bo są też spinki takie o charakterze bardziej sportowym, takim casualowym, czy nawet z gumek takie bardzo fajne węzełki są teraz
robione i można je bez problemu nabyć. I bardzo fajnie wtedy takiego charakteru te spinki dodają mężczyźnie. No i dobieramy je do swoich upodobań, tak? Czyli na bardziej takie oficjalne będą metalowe albo ze szlachetnym kamieniem, te mniej oficjalne w jakieś wzorki, tak? Czasami są szachownice, naprawdę, czy jakieś motywy sportowe. Ma kobiece oczy, dlatego można naprawdę się wykazać. Można się wykazać, tak? Warto zwrócić uwagę, że na to, że spinki nosimy do koszul z podwójnym mankietem, tak? Bo są w sklepach do nabycia koszule, które mają dwie dziurki, czyli przygotowane są na spinkę, ale mankiet wygląda jak na guzik. Czyli jest pojedynczy mankiet i dwie dziurki. Nie jest to elegancka koszula, nie nosimy do tego spinek. Może producentowi zależało na obcięciu kosztów i troszeczkę materiału mniej zużył. Nie wiem, jakie są motywy wyprodukowania takich koszul. Natomiast pamiętajmy, że elegancki mężczyzna pojedynczy mankiet nosi z guzikiem, podwójny ze spinką do mankietu. Pani Doroto, w jaki sposób mężczyźni powinni dobierać sobie muszki podczas zakupu? Czy to ma znaczenie, czy po prostu wybieramy sobie tylko wzór bądź kolor? Oczywiście kolor czy wzór jest bardzo ważny, bo musi nam pasować do naszego stroju i do okazji. Ważne jest też, jeżeli chcemy być bardzo eleganccy, żebyśmy nie wybierali muszek stałych, tak? Czyli na gumeczkach czy paseczkach, a te do samodzielnego wiązania. Fachowiec rozpozna, tak? Czy ona jest tak wiązana, czy tak, a jednak będziemy bardziej elegancko wyglądać w takiej prawdziwej muszce. A co do jej kształtu, tak? Bo to też jest ważne, bierzmy pod uwagę kształt naszej twarzy, czyli żeby muszka nie była szersza niż tutaj nasze, powiedzmy, szczęki, tak? Żeby pasowała do naszej... Nie może wystawać do uszu. Tak, poza uszy. No chyba, że prawda, jest to sceniczny nasz wizerunek, ale tak na co dzień, żeby ona tutaj ładnie się prezentowała pod szyją. Podobnie z krawatem, tak? Też jeżeli mamy większy rozmiar, tak? Nie wybieramy cieniutkich śledzików. Albo jeżeli jesteśmy drobnym panem, szczuplutkim, taki bardzo szeroki krawat z wielkim węzłem, też nas to przytłoczy, tak? Czyli zawsze bierzemy pod uwagę nasze proporcje, naszą sylwetkę, nasz kształt twarzy. I do tego dobieramy. Tak, już jesteśmy przy doborze, to jak pomóc mężczyźnie dobrać pasek? Do czego on dobiera ten pasek? Do butów? No, przede wszystkim do obwodu swojego, tak? To podstawa. Więc to na pewno. Też pamiętajmy, żeby ten pasek nie był za długi, tak? Żeby ten pan, żeby nie aż tam do końca, dlatego że potem on się nie trzyma, wypada z tych szlówek i przeszkadza. Oczywiście tak tutaj, żeby... wchodził w tą pierwszą, wisiał, tak. Tak, żeby też nie odstawał i nie wisiał. Jeśli chodzi o jego kolor, czy nawet strukturę materiału, elegancki mężczyzna dobiera do butów. Czyli jeżeli nosimy czarne pantofle, nosimy do nich czarny pasek. Jeżeli nosimy brązowe buty czy bordowe, to też w takim kolorze dobieramy pasek. I starajmy się, żeby to był też zbliżony materiał. Czyli zamszowy pasek nie będzie pasował do lakierek, tak? I odwrotnie, więc niech to będzie też skóra, niech to będzie podobny materiał i też dopasowujemy kolorystycznie. I już szczytem elegancji jest, jeżeli jeszcze do tych dwóch elementów, czyli butów i paska u spodni, pasuje nam pasek od zegarka. Jeżeli mamy brązowe dodatki, wtedy pasek też brązowy. No jeżeli czarne, pasek od zegarka czarny, no i teczuszka w tym samym kolorze. To już jest taki bardzo elegancki, taki bardzo stylowy, ponadczasowy jakby zestaw. To jest taki komplet. Oczywiście nie mamy obowiązku, tylko te elementy zgrane ze sobą bardzo fajnie wyglądają. Natomiast na co dzień, nie w garniturze, tak? Tylko w takim stylu bardziej swobodnym, jak najbardziej paski plecione, rzemienne, tkane, fajnie się prezentują przy dżinsach i już tutaj nie obowiązuje nas zasada łączenia paska z butami i steczką. Czyli nie musimy tak naprawdę zwracać na to uwagę, że na przykład zegarek mamy na bransolecie, a teczkę czarną. To nie ma znaczenia. Czy zegarek na bransolecie jest uniwersalny, tak? Bo on do każdego stroju, do każdego stylu nam pasuje. Bardziej elegancki jest zegarek na pasku skórzanym. Więc albo mamy kilka zegarków na różnych paskach, albo właśnie ten na bransolecie takiej metalowej jest
uniwersalny i nam będzie zawsze pasował. Jest to oczywiście wyjście. Jest coraz cieplej. Rozpoczął się sezon wakacji, więc teraz nasi wspaniali mężczyźni wychodzą na ulicę we wszelakich koszulach. No i czasem można właśnie spotkać panów, które już wcześniej ostrzegaliśmy, z krótkim rękawem. I w krawacie. Dokładnie. Więc panowie, absolutne faux pas i błąd przeciw etykiecie ubioru, łączenie koszuli z krótkim krawatem, z krótkim rękawem, z krawatem. I z krótkim krawatem też się zdarza. Zdarza się z krótkim krawatem, tak jak mówiliśmy, do paska ten krawat sięga, z garniturem, więc koszulę z krótkim rękawem omijamy szerokim łukiem w sklepie. Ale w ogóle? Nawet jeżeli jest ciepło? Taką, z punktu widzenia etykiety, tak, koszulą z krótkim rękawem dopuszczalną i uznaną za godną eleganckiego mężczyzny możemy uznać koszulkę polo. Czyli krótki rękaw, kołnierzyk, ale jednak bawełniana, dziana koszulka, a nie koszula tkaninowa, tak, do garnituru. I rzeczywiście koszulkę polo możemy nosić z marynarką. To nie jest błąd. To jest już styl oczywiście bardziej swobodny, nie taki formalny i ta marynarka też już nie jest taka typowo garniturowa i to jest prawidłowe połączenie. W bardzo takim luźnym stylu może być t-shirt pod marynarką. Natomiast koszula taka koszulowa, tak, powiedzmy, z tkaniny pod garniturem nie ma racji bytu. Fajnie wygląda taka koszula z krótkim rękawem, noszona przez młodzież na przykład na t-shirt, taka rozpięta, luźna, do jeansów. Wtedy tak, ale nie na eleganckie, formalne sytuacje. Pamiętajmy, że u eleganckiego mężczyzny wystaje mankiecik z koszuli, tak? Powinien wystawać około 1,5 cm, ma być widoczny, czyli kupując koszulę, powinna nam sięgać mankiet, powinien sięgać do nasady kciuka, a koniec marynarki do tej kostki tutaj, tak? Wtedy będzie szansa i pewność, że będzie nam wystawał ten mankiecik. Jeżeli założymy krótką koszulę, co panowie często mówią, przecież i tak nie widać, bo mam marynarkę, nie będzie nam wystawał ten mankiet i będzie jasne dla całego otoczenia, że pod spodem mamy krótki rękaw. A jak nam jest gorąco? I jesteśmy na dworze, tak, bez marynarki, zawijamy koszulę z długim rękawem, tworzymy w ten sposób z krótkim i ona jest bardzo elegancka, bardzo na miejscu, lepsza niż ta ucięta. I też o wiele lepiej, one są przeważnie skrojone, te dłuższe, dłuższe koszule z długimi rękawami, tak, niż te krótkie, tak tutaj to wisi. Tutaj tak odstaje. Nie jest to eleganckie, nie jest to strój naprawdę dla prawdziwego mężczyzny. Dobrze, to teraz czy tak naprawdę kolor męskich skarpet ma znaczenie? Ma, ogromne. Oprócz czarnych są szare, grafitowe, białe. To pomijając. Zdarzają się, nawet teraz, tak? Bo to oczywiście białe skarpetki to była moda lat 80. i wszyscy tak nosili i było wtedy to jak najbardziej w dobrym tonie, chociaż to była tylko moda, natomiast i w dzisiejszych czasach zdarzają się białe skarpetki przy garniturze, więc białe skarpetki są sportowe, uczulamy panów, nie zakładamy ich do garnituru, do pantofli. A jeśli chodzi o inne kolory, to dobieramy skarpetki do koloru butów, ewentualnie do koloru spodni. Czyli jak mamy szary garnitur, czarne pantofle, wtedy możemy założyć czarne skarpetki, które będą korespondowały z butami, albo szare, wtedy będą w kolorze naszych spodni. Dopuszczalne są jakieś prążki na tych skarpetach, czy powinny być gładziutkie, czarne, najbardziej klasyczne? Dopuszczalne są gładkie oczywiście, są z fakturą, tak? Takie jakby karbowane jak najbardziej. I wzór, jeżeli na skarpecie jest, to może się pokazać w okolicy kostki czy powyżej, tak? Że jeżeli pan usiądzie i tam będzie lekko widać właśnie na przykład rąb na wysokości kostki, to będzie eleganckie, tak? Natomiast wszelkie jakieś paski, wzoreczki, pstrokate kolory, czy czasami jakieś kaczuszki, bo tam różne panowie potrafią mieć wzory. Przeważnie na krawacie są takie wzory. Też na skarpetkach, dlatego że czasami nie ma miejsca, gdzie można
się pokazać, tak? Bo jest trzeba garnitur nosić, więc zostają te skarpetki, tam można szaleć, ale pozornie, tak? Dlatego, że no, osoba, która patrzy, te skarpetki też zauważy. Więc elegancki mężczyzna, jeżeli ma z wzorem, bo mogą być, niech to będzie też wzór taki klasyczny, czyli jakieś paski, właśnie szachownica, czy rąby bardzo dobrze będą wyglądały, ale nie całe skarpetki, tylko właśnie w okolicach kostki, jakiś niewielki element. No i pamiętajmy o długości tych skarpetek, panowie, żeby przy zakładaniu nogi na nogę nie ukazywać gołej łydki. Jest to nieeleganckie. To jest taka podstawa. Pani Doroto, czy mężczyźni, gdy siedzą, powinni mieć marynarkę zapiętą czy odpiętą? Gdy mężczyzna siada, powinien zgodnie z etykietą odpiąć marynarkę i siedzieć w rozpięty. Tak, żeby mógł, prawda, bo często jak jest marynarka zapięta, wtedy wszystko się podnosi do góry, poduszki idą do uszu, tak, czasami tu nie puszcza, więc jest niewygodnie. Więc w naturalnym odruchu powinien pan rozpinać marynarkę, ale pamiętać, że gdy wstaje, nawet na chwilę, żeby na przykład się przywitać z kimś, powinien szybciutko przynajmniej jeden guzik marynarki zapiąć. Jak mamy dwa guziki w marynarce, wtedy górny, dolny zawsze odpięty. Jak mamy trzy guziki w marynarce, wtedy przynajmniej środkowy zapinamy albo dwa od góry, a dolny guzik zawsze odpięty. Czy to jest marynarka, czy to jest kamizelka od marynarki. A nosimy właśnie, czy mężczyźni noszą jeszcze te kamizeleczki pod spodem? I czy na przykład jest tak jak teraz ciepło, może zdjąć marynarkę i zostać w takiej kamizelce? Kamizelka pod marynarką to jest kwestia mody. Raz to wraca, raz odchodzi. Teraz akurat jest powrót noszenia kamizelek, czyli znowu trzyczęściowe garnitury. Męskie są w modzie. Natomiast kamizelka, tak, z przodu ma pięknie materiałem garniturowym zrobione poły, a tył z czego ma? Z takiego śliskiego materiału. Z podszewki, tak? Czyli podszewka. No nie nosimy naszego ubrania podszewką na wierzchu, tak? Czyli to jest coś, co powinno być pod marynarką i nigdy nie powinno ujrzeć światła dziennego. Więc z założenia panowie nie zdejmują samej marynarki, zostając w kamizelce. Dziękuję pani bardzo za dzisiejszy odcinek. Dziękuję. Dziękujemy państwu i zapraszamy na kolejny już za tydzień.